Cześć. Co jakiś czas chciałbym robić vloga, albo przynajmniej taki materiał przypominający trochę vloga. Będzie to, myślę, że tematyczny materiał. Mam nadzieję, że jakiś odzew z waszej strony będzie i powiecie mi, czy wam to pasuje, czy forma jest odpowiednia i inne takie rzeczy, które pomogą mi jakby udoskonalić to, o ile wam się to spodoba. Jak widzicie po tytule, dzisiaj będzie trochę o GameCube, a raczej o czymś ciekawym. Tutaj jest troszkę więcej paczek, dlatego że myślę, że po prostu będę miał na inne wideo jakiś pomysł. Zobaczymy. Zaczniemy może od tego. Tutaj będzie tak jakby mały format unboxingu. Tak? Jakoś tak. W każdym razie, tu jest to, co będzie dzisiaj potrzebne. Czy to widać w kadrze? Tak, widać w kadrze, bardzo pięknie. To sobie zostawimy na kiedy indziej, tą niespodziankę. Sobie rozpakuję i na pewno ją będę testował. W tym znajduje się coś, gdzie ja mam... W tym znajduje się coś, co mi się przyda do innego materiału. Mam taką przynajmniej nadzieję, jak nie, to trafi gdzieś do szafy, w odmęty po prostu. Śmieci. Gąbę komuś oddam. Będzie śmiesznie. Albo nie. Po prostu chciałem do pewnego materiału, który planuję zrobić. Przejdźmy do tego, co dzisiaj dostałem. Wszystkie te paczki dzisiaj przyszły, chociaż tak naprawdę ta, pomimo tego, że była wysłana w obrębie jednego miasta, szła najdłużej. I też była kurierem? Wiem, że była gdzieś tam, chyba kurierem. Rachunek. Kupiłem na Allegro. Tu widać. Kupiłem na Allegro. Z tego względu, że cena wychodziła taka sama jak od Chińczyka. Zobaczymy, jak będzie działał. Jest to HD Converter. Już otwieramy. Mamy pokaz możliwości. Nie. Oczywiście zaraz zobaczycie pokaz możliwości, później będą wrażenia, oczywiście i takie tam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tej strony będziemy podłączali kable, a z tej strony będzie wychodziło mi HD. Dlaczego tak wybrałem? Naprawdziłem. Dlatego, że jako, że mam Avermedię, mam także GameCube'a, chciałem sobie nagrać parę gameplay. Niestety nie mam nigdzie dostępu do kabla cyfrowego wyjścia z GameCube'a. Nie wiem, gdzie można to dostać. Ponoć można było dostać na jakichś chińskich stronach. Ja tego nie znalazłem, więc tak naprawdę muszę się cieszyć tym, co mam. A mam się czym cieszyć, dlatego że spróbuję to w praniu testować. Przy okazji streamowania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj mamy przełącznik między Full HD a HD. Widać bardzo ładnie. Co tu jeszcze mamy? Zasilanie USB. Z tej strony. No nic więcej, no proste pudełko. Tu jeszcze jest instrukcja. Instrukcja w Englishu. Jakby kogoś interesowała cena, to jest... Cena jest w granicach 40-50 zł, z tego co pamiętam. Ja jeszcze korzystałem z tego, że Allegro ma chyba 18 lat i wysyłka była darmowa. Nie jest to materiał sponsorowany w żadnym razie. Jeszcze, skoro to ma być vlog, to powinienem mówić jeszcze o jakichś tam pierdołach, tak? Tak mi się wydaje. Będę także mówił o rzeczach związanych z kanałem. Takich aktualnych, albo takie, które mi nie wyszły. Nie wyszło mi na przykład w tym roku sporo recenzji. Nie ma w co grać na tym, na Switchu, nie?
i prawdopodobnie nie wszystkie zostaną zrobione, chociaż nie wiem, może jak się zmuszę, bo na przykład, dajmy na to takiego Mario & Rabbitsa, szczerze mówiąc nie miałem jeszcze czasu nawet odpalić. W każdym razie, gry są, czekają nowe już, niedługo Xenoblade, niedługo wychodzi, nie? Też chciałbym Xenoblade'a sobie sprawdzić, no ale... Kupka wstydy się z tego robi. Dobra, przechodzimy w takim razie do dzieła. Your lips tasted like those cigarettes, staring at the moon. We'd go to bed in my arms. You're safe and sound without a threat, and I can't wait to see what happens next. No to zaraz zaczniemy w takim razie stream. Raz, dwa, dzień dobry, dobry wieczór wszystkim na streamie z Mario... Super Mario Sunshine, dokładnie. Tak. Yeah, if we sail a little bit high, a little bit low. We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're... Tak, to pyska, dobra. Teraz ogarnią. Ja jestem zadowolony z efektu końcowego, mimo tego, że musiałem parę razy restartować zarówno program, jak i konsolę, żeby obraz był widoczny, ponieważ z dźwiękiem nie było żadnego problemu. Z tego urządzenia z pewnością będę korzystał w przyszłości i z pewnością mi się przyda do jakichś materiałów, nie wiem czy jutro, dzisiaj, czy za kilka lat, ale z pewnością będę miał taką możliwość, to ją wykorzystam. Czy wam się podoba taka forma? Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć, może w jakiej formie zobaczyć, bo chociażby dzisiaj, dla was to jest dzisiaj, same wideo było nagrywane kilkoma różnymi sprzętami, co po jakości można zobaczyć. Jestem ciekawy, jak to ostatnie będzie, w jakiej rozdzielczości tak w ogóle. Dajcie znać, jak wam to się wszystko podoba. Ja już nie przedłużam. Cześć.